Gdzie jest Su-57? Czyli najnowocześniejszy rosyjski samolot-samolot, będący myśliwcem przewagi powietrznej, o możliwościach myśliwców wielozadaniowych samolotem piątej generacji, który miał być odpowiedzią na takie amerykańskie samoloty jak F-22 i F-35. Ale gdzie jest ten samolot? Oczywiście w bezpiecznym miejscu, z dala od tych wszelkich zagrożeń, które mogą pojawić się w okolicach Ukrainy. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego najnowocześniejszy rosyjski samolot, który według tych założeń, według tych przedstawianych możliwości, powinien być naprawdę czymś, co wnosi dużo nowego, jest takim game changerem, jeśli mogę użyć tego słowa, tego zwrotu, którego niezbyt lubię? Dlaczego on nie jest używany? Dlaczego obok czołgu T-14 Armata jest takim wielkim nieobecnym? Tutaj odpowiedzi na to pytanie może być kilka. Po pierwsze, jest to samolot zbyt cenny, ale nie chodzi tutaj o jego wartość, chociaż ta i tak jest znaczna. To jest jednak samolot, którego produkcja, zakup jest wyższy niż na przykład najnowszych wersji samolotów SU-35, SU-34, SU-30. Jednak ta wartość tego samolotu jest inna. Chodzi tutaj oczywiście o wizerunek, o propagandę. Samolot ten jest przedstawiany jako jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, samolot piątej generacji. Gdyby doszło do jego straty, gdyby doszło do jego uszkodzenia, te straty wizerunkowe byłyby duże. I to nie dotyczy tylko Rosjan, tutaj można powiedzieć, że każdy 10 razy zastanowi się, zanim zaryzykuje utratą wizerunku, zanim zaryzykuje utratą na przykład samolotu, czołgu, czy jakiegoś systemu, co mogłoby mieć bardzo negatywny wpływ, jeśli chodzi o marketing, jeśli chodzi o wizerunek. Tutaj Rosja nie jest odosobniona, każdy tak samo robi, każdy chce, żeby jego wyposażenie, które może w przyszłości oczywiście z dużym zyskiem sprzedać i które jest podziwiane przez własnych obywateli, żeby do utraty tego nie doszło. Więc to jest samolot zbyt cenny. Zbyt cenny, jeśli chodzi o wartość wizerunkową. Tutaj kolejną kwestią, dlaczego Su-57 w bezpiecznej odległości znajduje się od tych wszelkich zagrożeń, jest możliwość jego przechwycenia. I chociaż może się wydawać, że ten samolot nigdy nie zbliży się na taką niebezpieczną dla niego odległość do np. linii frontu, nie mówiąc już o jej przekroczeniu i utracie tego samolotu wraz z jego przechwyceniem, to jednak takie sytuacje mogą mieć miejsce, a byłaby to strata niepowetowana, to, to byłaby olbrzymia strata, jeśli chodzi o utratę tajemnicy, jeśli chodzi o utratę technologii. To, że taki samolot zostałby przechwycony, zestrzelony, a później jego wrak na przykład trafiłby w ręce nieprzyjaciela, i później w ręce specjalistów, Oznaczałoby, że te technologie, jakie zostały w nim użyte, czy to silniki, chociaż zaznaczę od razu, że to nie są te docelowe silniki, te dopiero mają pojawić się w przyszłości, czy też radar, awionika, materiały, z jakich został zbudowany, materiały, z jakich został zbudowany, czy na przykład to, jak został zbudowany, ta wiedza byłaby naprawdę czymś bardzo, bardzo dużym dla wszystkich. Tu nie chodzi tylko o Amerykanów, o Brytyjczyków, o nas, ale tą wiedzę chcieliby posiąść i Chińczycy, i Hindusi, i każdy. To nie chodzi tylko o to, że zdobywając wyposażenie przeciwnika, zdobywamy wiedzę jak lepiej, skuteczniej go zwalczać. Tutaj zdobywamy też wiedzę o tej nowej technologii i ona może być przydatna. I chociaż przynajmniej w mojej opinii tutaj 157 nie jest aż tak wielkim. Nowym, nie jest tak nowoczesnym samolotem, jakby mogło to się wydawać, to jednak jest to samolot, który zawiera w sobie technologię, o której wiedza mogłaby być bardzo pożądana. Na przykład dla nas warto by było wiedzieć, w jaki sposób działa jego radar, jak działa jego awionika, jakie materiały zostały użyte do jego wyprodukowania, żeby na przykład nasze radary mogły. Skuteczniej go wykrywać, a nasze rakiety skuteczniej go zwalczać. A może coś udałoby się zaimplementować u nas? Może nasz piorun mógłby mieć głowice, czy też algorytmy sterujące, działające w skuteczniejszy sposób, na przykład przeciwko takim teoretycznym przyszłym starciom. Ta wiedza, jeśli chodzi o technologię, jest czymś bardzo ważnym. I tutaj naprawdę nikt nie pozwoli sobie na utratę tego typu. Sprzętu. I czy to będzie SU-57, czy to będzie T14 Armata, są to pojazdy, pojazdy samoloty czołg, których utrata byłaby czymś bardzo, bardzo niefajnym. I chociaż Rosjanie stracili bardzo dużo nowoczesnego, często najnowocześniejszego sprzętu, to kolejna taka utrata byłaby czymś strasznym. Tutaj musimy pamiętać, że zdobycie takich informacji to coś, co się dzieje na świecie od zawsze. Wszyscy chcą tego typu rzeczy zdobyć i o swoim przeciwniku, i o swoim teoretycznym przeciwniku, ale i o swoich sojusznikach. Wiedza jest najważniejsza. Kolejnym bardzo ważnym elementem, który powoduje, że SU-57 nawet nie zbliża się do tych zagrożeń, jest ilość SU-57, które zostały wyprodukowane a jest to ilość naprawdę niewielka. I tu od razu może powiem, że niektórzy śmiali się z F-22, który powstał tylko w 187 egzemplarzach i ta produkcja zajęła około 10 lat. To tutaj należy zaznaczyć, że Su-57, który został po raz pierwszy oblatany w 2010 roku, został wyprodukowany w około 10 egzemplarzach, jeśli chodzi o prototypy i w troszkę ponad 10 egzemplarzach seryjnych. Ta produkcja seryjna rozpoczęła się w roku 2019, w 2020 te samoloty niejako trafiły do służby. Należy pamiętać, że taka niewielka ilość oznacza, że utrata nawet jednego egzemplarza, uszkodzenie nawet jednego egzemplarza jest gigantyczną stratą. To nie jest strata kolejnego Su-35, Su-34, Su-30, których Rosjanie mają na przykład kilkadziesiąt. To jest utrata najnowszego samolotu, który występuje tylko w ilościach homeopatycznych. I na to też sobie nikt za bardzo nie może pozwolić, zwłaszcza, że tu pojawia się kolejny element, który powoduje, że SU-57 nie jest użytkowany, a przynajmniej nic o tym nie wiemy, ponieważ i takie pogłoski chodziły. Jest tutaj to, że jego możliwości nie odbiegają znacząco od tego, co oferuje sobą 135 czy też 134? I tu, dla tych, którzy lubią ten samolot, no, jest piękny, no, co tu mówić? To tu nie chodzi o jego właściwości stealth, o to, że jest samolotem trudno wykrywalnym, o obniżonej wykrywalności, czy też o jego radar, avionikę, przyrządy obserwacyjne. Tu chodzi o wyposażenie, o uzbrojenie. Bardzo prawdopodobne, że 157 nie ma, czy też nie ma możliwości zainstalowania na nim tego najnowszego wyposażenia, na przykład rakiet dalekiego zasięgu o dużej precyzyjności, z prostego powodu, nie dlatego, że on nie może tego przenosić, tylko dlatego, że tych rakiet fizycznie nie ma. I ten SU-57 musiałby wykorzystywać to wyposażenie, które podwiesza się pod SU-34, SU-35, SU-30. SU-25. Więc po co wykorzystywać najnowszą myśl techniczną, jeśli ta ręka, długa ręka tego samolotu jednak nie jest taka długa, tylko jest krótka? To, że ten samolot może mieć niesamowicie dobry radar, to, że może naprawdę blisko być przeciwnika i być niezauważonym, to nic, jeśli on nie jest w stanie tego wykorzystać. Więc może chodzi o to, że te samoloty nie są w stanie wykorzystać tych możliwości, jakie posiadają. Może to, że zbliżą się blisko przeciwnika, nie oznacza, że jest wystarczająco blisko. To, że może będzie 30 km od wrogiego radaru i jest niewykryty, nic to nie da, jeśli nie będzie miał środków, żeby z tych 30 km ten radar wyeliminować. Weźmy na przykład F-35, F-22. Co z tego, że ten samolot miałby możliwości takie, jakie ma, czyli obniżoną wykrywalność i doskonałe radary, gdyby na przykład nie był w stanie tego wykorzystać? Czy to na przykład odpalając jakąś precyzyjną rakietę, czy też komunikując się z własnymi siłami. Tutaj bardzo prawdopodobne, że ten 157 jeszcze nie gada ze swoimi tak, jak powinien. To, co często podkreśla się w przypadku F-35, że ten samolot mocno zwiększa możliwości innych starszych samolotów tej generacji czwartej 4,5. Przekazując im informacje, mogąc, mogąc być bliżej przeciwnika, niejako mm, zarządzając tymi innymi samolotami. Po co zbliżać F-16 i powodować, że może zostać strącona, kiedy blisko opelotki przeciwnika lata F-35 i tylko przekazuje informacje. Ta F-16 strzela tu, ta F-16 dwie rakietki tam, a ta F-16 może jakiś dalekiego zasięgu pocisk w tamto centrum dowodzenia. I najprawdopodobniej SU-57 nie ma jeszcze możliwości gadania ze swoimi, tak żeby być takim niejako zarządzającym innymi samolotami. Samolotem, który zwiększałby możliwości su 34, su 25, niejako przekazując im informację, ty robisz to, ty robisz to, ty tutaj się nie zbliżaj, ponieważ cię radar wykryje, a może ty odpal tą rakietkę tam. Nie ma takich możliwości, nie ma odpowiednich środków, nie ma tej długiej ręki, która walnie przeciwnika, nie ma sensu stosować su 57, ale przejdziemy dalej. Więc to wszystko może powodować, że ten samolot nie bierze udziału w konflikcie. On jest tam, gdzie był, tam, gdzie jest wdrażany, testowany. Szkolą się na nim lotnicy, szkolą się na nim mechanicy, operatorzy, zbierane są informacje. I może te samoloty są tak cenne i wizerunkowo, i kosztowo, i nie mają tak dużych możliwości z różnych względów. Że nie opłaca się ich używać, że ich wykorzystanie mijałoby się z celem. To tak jak T14 Armata. Choćby to był najnowocześniejszy czołg na świecie, choćby miał możliwości lepsze niż to, co prezentowano, to w takiej ilości nic nie zmieni. A nadal każdy sprzęt da się zniszczyć. Tutaj nie ma rzeczy niezniszczalnych, a zwłaszcza jeśli chodzi o czołg czy też samolot. Na którego poluje się o wiele bardziej niż na inne tego typu rzeczy. Ponieważ takie najnowsze maszyny, samoloty, czołgi, sprzęt do walki radioelektronicznej to wszystko jest celem priorytetowym. Tutaj, naszym, tutaj niestety, nasze kraby są takim celem priorytetowym: jest Heimars i jest Krab. Najliczniejszy, działający najbliżej frontu, najskuteczniejszy, najmniej psujący się pojazd, jeśli chodzi o armatohaubice samobieżne i on jest priorytetem. Dlatego około półtora kraba co miesiąc niestety, tak statystycznie, jest porażonych, ponieważ ich jest najwięcej i są najbardziej używane. No, używamy coś, co jest skuteczne, niezawodne. I możemy temu zaufać. KRAB taki jest, dlatego go się używa. I właśnie dlatego bardzo prawdopodobne jest, że ten SU57 stałby się celem priorytetowym. I pochwalenie się, że strąciliśmy SU57 jest właśnie czymś takim. Więc użycie SU57 i nie osiągnięcie jakiegoś wielkiego efektu nie miałoby sensu. Dlatego nie widzimy te 14 armaty dlatego nie widzimy Su-57. Chociaż tu od razu zaznaczę, że chodzą pogłoski, że Su-57 w tych początkowych miesiącach konfliktu był używany na przykład do rażenia celów o, wysokiej, o wysokim priorytecie, głównie tych związanych z obroną przeciwlotniczą, z radarami. Ale tu nie ma żadnych dowodów na to. Trzeba też pamiętać, że Su-57 miały już swój chrzest bojowy. Chodzi tutaj o Syrię gdzie wykorzystywano je w sposób no, bardzo ostrożny. Atakowano tylko cele ściśle wybrane z odpowiedniej odległości w warunkach wręcz sterylnych pod gigantyczną osłoną opelotki, własnych samolotów, tak żeby im się nic nie stało. No, niefajnie by wyglądał Su-57 leżący gdzieś na terenie Syrii, tak samo jak niefajnie by wyglądał, leżący Su-57 na przykład na terenie Ukrainy albo na przykład Białgorockiej Republiki Ludowej. No to, no to by się nie spinało. Wizerunek jest bardzo ważny i musimy o tym pamiętać. Więc Su-57 jest tam, gdzie t 14 armata. W bezpiecznym miejscu, w miejscu, gdzie nic mu nie zaszkodzi, w miejscu, gdzie nadal może być czymś, reklamowanym jako najnowocześniejsza rzecz na świecie. I tutaj nie twierdzę, że nie, może w przyszłości mogą się takimi stać, mogą być i bardzo dobrym czołgiem i bardzo dobrym samolotem, ale jeszcze nie teraz. Miałem jeszcze powiedzieć o technikaliach SU-57, ale o tym będzie odrębny materiał. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.